Kochani, chwała Panu na tym miejscu przede wszystkim. Jemu zawsze cześć i chwała. Chciałbym rozpocząć to kazanie modlitwą. Tego poproszę zgromadzenie o powstanie. Ja natomiast uklęknę. Dobry Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za to, że możemy przychodzić na to miejsce w Twój święty dzień sabatu, aby studiować Twoje Słowo, aby móc uczyć się o Tobie i o Twoim planie zbawienia, jaki masz dla nas. Prosimy Ciebie teraz, abyś posłał swojego Ducha do naszych serc, aby otwierał nasze umysły i dał nam zrozumienie tego wszystkiego, co będziemy teraz studiowali. I aby to nie zostało próżne, ale aby wydało owoc ku Twojej chwale. O to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 37 do 50. Dalej podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy chcieli przyjrzeć się przypowieści Jezusa o łowieniu ryb siecią. Jednak ta przypowieść jest również wzmocniona i rozwinięta dalej poprzez cud Jezusa, polegający na tym, że Piotr i jego koledzy złowili w jeziorze galilejskim wielkie mnóstwo ryb. I ten cud dokonał się na początku służby Jezusa i potem po raz drugi w tym samym miejscu po jego zmartwychwstaniu, jak wiecie. Tak? Innymi słowy, Jezus w swojej przypowieści, którą właśnie przeczytałem, przyrównuje połów ryb do tego, co się dzieje w epoce Ewangelii, co się stanie w czasie końca. Kolejne wersety, które chcę przeczytać, pochodzą też z Ewangelii Mateusza 4, 18 po 20. Jest to opis powołania Piotra i Andrzeja na rybaków ludzi. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. A za chwilę przeczytamy sobie rozszerzoną wersję tej historii, jaką podaje Łukasz. Ale najpierw, żeby zrozumieć lepiej tę historię, zwłaszcza przypowieść, którą czytaliśmy na początku, powiedzmy sobie, co symbolizują, to reprezentują jej symbole. Na zakończenie przypowieści Jezus podaje jej interpretację, dzięki czemu możemy to bardzo łatwo ustalić. Co reprezentuje morze w przypowieści o sieci? Świat. Czy też konkretnie mieszkańców świata. Sieć reprezentuje Ewangelię zbawienia w Chrystusie. Akt zarzucania sieci symbolizuje głoszenie Ewangelii. Zatem sieć to Ewangelia, a zarzucanie sieci to głoszenie Ewangelii. A ryby? Ryby oznaczają poszczególnych ludzi, którzy żyją w świecie. Dobre ryby w łodzi reprezentują, jak czytamy, sprawiedliwych. Zaś złe ryby w łodzi reprezentują złych, fałszywych braci w kościele. Zatem ta przypowieść nie mówi, że złe ryby to wszyscy niewierzący, a dobre ryby to wierzący. Tak nie jest powiedziane. Tak? To jest ważne. Przypowieść mówi o dwóch rodzajach wierzących. Złe ryby nie reprezentują ogólnie ludzi niewierzących, ale raczej osoby, które twierdziły, że przyjęły Ewangelię, ale jednak było coś nie tak, że zostały ostatecznie odłączone. Sieć Ewangelii zagarnęła je. Rybacy umieścili je w łodzi, czyli w kościele, ale oddzielenie na brzegu ujawni, że byli fałszywymi wierzącymi. No już powiedziałem, co reprezentuje łódź, tak? Łódź reprezentuje Kościół. I to jest dość stara symbolika, która sięga jeszcze czasów Arki Noego. I jest ona także używana także w pismach Ellen White w czasach, gdy nastąpił kryzys panteistyczny na początku XX wieku. To Bóg dał w widzeniu zrozumieć Ellen White, że Kościół jest jak statek, który musi uderzyć w górę lodową, ale nie zatonie. Więc wracając do naszej przypowieści o łowieniu ryb, to łódź właśnie reprezentuje Kościół. A rybacy to ci, którzy głoszą Ewangelię. No i jest to jasne w świetle słów
z Mateusza 4,19, tak, gdzie czytaliśmy, że Jezus mówił uczniom: pójdźcie za mną, a zrobię was, czyli uczniów, kim? Rybakami ludzi. Więc tak, rybacy to ci, którzy głoszą Ewangelię. Ryby reprezentują ludzi, nawet do dzisiaj mówimy, jest to w pewnej mowie potocznej, tak? Jest wiele ryb w oceanie, czyli jest mnóstwo ludzi. Rekin biznesu, stłoczeni jak sardynki w puszce, tak? Tak, już nie chcę wspominać o głupiej flądrze, ale niektórzy tak mówią. No ale wiecie, są takie symboliki, nawet do dzisiaj używamy takich symboli. I Jezus jakby do tego nawiązał. I na koniec tej przypowieści jest pewna ważna czynność. Oddzielanie dobrych ryb od złych. I gdzie to ma miejsce? Na brzegu. Więc co to oznacza? Nie mniej, nie więcej. Jak sąd śledczy. Kiedy dzieło Ewangelii się skończy, sąd dokona dzieła oddzielenia. A więc jest oddzielenie złych od dobrych przed powtórnym przyjściem Chrystusa, prawda? Nie dopiero, gdy Jezus przyjdzie, ale już, gdy przyjdzie, to będzie wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły. Istnieje różnica pomiędzy wciąganiem ryb do łodzi, a oddzielaniem dobrych ryb od złych, gdy łódź dotrze do brzegu. Bo kiedy ryby są wciągane do łodzi, kiedy łódź jeszcze jest na morzu, na jeziorze, to drzwi miłosierdzia są nadal otwarte. Ale kiedy ryby zostaną oddzielone na brzegu, to już jest koniec połowu. Tak? Następnie, jak czytaliśmy, po zakończeniu rozdzielania na brzegu, dobre ryby są zbierane do naczyń, a złe ryby wyrzucane. Prawdopodobnie w języku biblijnym ryby to nie tylko to, co my dzisiaj nazywamy rybami, ale także wszelkie inne wodne stworzenia, typu głowonogi czy szkałupnie, tak? Tak jest na przykład w języku angielskim. Generalnie w języku angielskim na przykład ryby to są fishy, tak? Ryba to jest fish, ale na przykład jest coś takiego jak starfish, rozgwiazda. Jaka to jest ryba? Żadna ryba, ale słowo zostaje. Nie wiem, czy w Jeziorze Galilejskim występują takie zwierzęta, ale z kontekstu wynika, że musiały być tam złe ryby. Zatem przynajmniej to, co dla wierzącego Izraelity było zwierzęciem nieczystym, tak? Ryby czyste, mające płetwy i łuski oraz nieczyste, które nie miały widocznych łusek, coś w rodzaju węgorzy i tak dalej. Wszystko to, czego i tak nie sprzedano by na targu. Zatem jakby Jezus, mówiąc tę przypowieść i stosując ją także do dzisiejszych czasów, wskazuje, że nadal ten podział zwierząt na czyste i nieczyste z Księgi Kapłańskiej jest obowiązujący. Sieć zbiera zatem ryby z jeziora lub z morza, ale gdy sieć dociera do brzegu, połów jest zakończony, następuje dzieło oddzielenia. I podobnie jest zresztą w przypowieści o pszenicy i konkolu, tak? Konkolem w przypowieści o pszenicy i konkolu nie są niewierzący, a pszenicą wierzący. Tam też są dwa rodzaje wierzących. Konkol to fałszywi wierzący, tak? A pszenica to prawdziwi. Jak czytamy, że pszenica i konkol będą rosły razem aż do żniw, tak samo dobre i złe ryby będą razem wyciągnięte na brzeg i dopiero tam ostatecznie od siebie oddzielone. Zazwyczaj myślimy, że żniwa to drugie przyjście Jezusa. Ale żniwem jest tak naprawdę koniec czasu próby. Innymi słowy, dzieło oddzielenia jest zakończone, gdy zamykają się drzwi czasu próby. Kończy się czas próby, drzwi są zamykane. I potem nastaje jeszcze jakiś okres czasu, zanim zostanie wykonany sąd. Jest w Biblii kilka przykładów, gdy czas próby kończy się, zanim przychodzi faktyczne zniszczenie. Najbardziej klarowny przykład. Gdy miał przyjść potop za dni Noego, drzwi zamknęły się przed zniszczeniem na ile dni? Kto pamięta? 7 dni przed zniszczeniem. Czyli Noe zakończył głoszenie, tak? Zwiastowanie poselstwa. Kto chce się uratować, niech wejdzie do arki. Wszystkie przypadki zostały rozstrzygnięte, a drzwi zostały zamknięte. Zatem czas próby kończy się przed faktycznym zniszczeniem. Zanim Bóg zbierze swoje dobre ryby, że tak powiem, do swojego spichlerza. I jeszcze raz wracam do tej myśli. Złe ryby to nie są niewierzący, to nie są ateiści, to nie są ludzie, którzy są otwarcie przeciwko Chrystusowi. Złe ryby w tej przypowieści to są ludzie, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa Chrystusa. I skąd to wiemy? Bo zostały umieszczone w łodzi, a łodzią jest Kościół. Czy zatem dołączyli do Kościoła? Tak, więc to są wierzący.
Ale jakiego rodzaju to są wierzący? Fałszywi zwierzący. I co musi nastąpić, żeby było wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły? Sąd. Musi nastąpić sąd. On określi, kto jest kim. Czy my mamy teraz prawo do takiego sądu? Nie mówię o dyscyplinie kościelnej wobec jawnych grzeszników, tak? Ale wobec osób, do których podejrzewamy, albo nawet nie podejrzewamy, że są złymi rybami, konkolem czy głupimi pannami. W przypowieści Jezus mówi, że tego dzieła dokonują aniołowie przy końcu świata. Innymi słowy, gdy wyrok będzie już znany, a Jezus przyjdzie, to aniołowie zabiorą wiernych Bożych do nieba, a niewiernych zostawią. Więc kiedy tutaj w tej przypowieści w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że łódź dobiła do brzegu, ryby zostały wyjęte z łodzi i teraz nastąpi oddzielenie dobrych od złych. I to reprezentuje sąd śledczy, który ma miejsce przed powtórnym przyjściem Chrystusa. A teraz, tak jak już powiedziałem wcześniej, przejdziemy do Ewangelii Łukasza i przeczytamy sobie tą historię w rozszerzonej wersji. 5 rozdział Ewangelii Łukasza. Wersety od 1 do 11. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze ludzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynił, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. A bowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Jakie są sekrety udanego połowu? Ja osobiście nie jestem rybakiem, ale ta historia pokazuje. Gdy Jezus nakazał Piotrowi, aby wypłynął na głębię, Piotr narzekał, że on i jego pomocnicy co? Ciężko pracowali. Całą noc i nic nie złowili. Teraz już był biały dzień. Tak? Więc czego możemy się nauczyć z tego? Ciężka praca nie gwarantowała powodzenia w łowieniu ryb. Piotr i jego koledzy łowili we właściwym czasie, we właściwym miejscu, byli doświadczonymi rybakami, znali właściwy czas na łowienie, używali najlepszych technik, dysponowali najnowocześniejszym sprzętem, a jednak tajemnica sukcesu nie tkwiła w żadnej ani we wszystkich z tych rzeczy. I tak samo jest ze zdobywaniem dusz. Ciężka praca, nowoczesne narzędzia ewangelizacyjne, znajomość terenu, demografii, najnowsze metody nie gwarantują sukcesu. Nie mówię, że nie są ważne. Mówię, że one nie są gwarancją sukcesu. Ale wiecie dlaczego? Bo kto musi być w łodzi? Jezus musi być w łodzi. Jezus musi być w łodzi. Gdy Piotr i jego współpracownicy wypłynęli tej nocy, Jezusa z nimi w łodzi nie było. Ale rano Jezus, jak czytamy w Łukasza 5:3, Jezus wszedł do łodzi Szymona Piotra. Więc jaka jest różnica między czasem, kiedy łowili w nocy, a kiedy łowili za dnia? Jezus był w łodzi. Łódź reprezentuje Kościół, tak? Więc ryb nie przyciągali rybacy. Piękna łódź, ani dobrze opracowane programy na łodzi dla ryb. Przyciągnął ich ten, który był na łodzi. Jezus stworzył ryby, a one po prostu odpowiedziały na wezwanie swojego Stwórcy. Więc prawdziwy wzrost Kościoła następuje wtedy, gdy Jezus jest w Kościele. Jezus powiedział: beze mnie prawie nic uczynić nie możecie. Nie protestujecie. Jak Jezus powiedział? Beze mnie nic nie możecie uczynić, tak? Nic uczynić nie możecie. To bardzo ważna lekcja, prawda? Kiedy Jezus powiedział Piotrowi, aby wypłynął na głębię i zarzucił sieci, Piotr był oszołomiony. Pewnie sobie pomyślał, przecież Jezus jest cieślą, a nie rybakiem. On się nie zna na łowieniu ryb. Nikt nie łowi ryb za dnia.
Piotr był oszołomiony, ale pomimo, że nie rozumiał, co Jezus mówi, to powiedział, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Będę posłuszny, będę łowił. Nawet jeśli wydaje się, że czas jest niewłaściwy, nawet jeżeli się wydaje, że to jest niedorzeczne, będę łowił, będę posłuszny. To też ważne. Piotr był zdumiony, bo łowienie ryb w ciągu dnia na Morzu Galilejskim było nie do pomyślenia. I wyjaśnienia są różne. Jedni mówią, że za dnia ryby mogły widzieć sieci w czystej wodzie, a w nocy ich nie widzą, więc mogły być łatwiej zagarnięte. Inną sprawą mogła być różnica temperatury wody w nocy i za dnia. Tak? Za dnia temperatura woda się bardziej nagrzewa, więc ryby spływają niżej, żeby mieć chłodniej, a w nocy wypływają wyżej, dlatego łowi się je w nocy i tak dalej. Nie jestem rybą, więc się na tym nie znam, ale rybacy wiedzieli, że ryby łowi się na jeziorze w nocy, a nie za dnia. A jednak Jezus nakazał im zarzucić sieci właśnie za dnia. Jaka z tego nauka? Nawet w najbardziej niekorzystnych okolicznościach to obecność Jezusa przyciągała ryby. Naszą rolą nie jest przyciąganie ryb. Naszą rolą jest być posłusznym Słowu i zarzucać sieć Ewangelii. Nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach mamy być posłuszni Słowu, zarzucać sieci. Tak? A kiedy będziemy posłuszni Słowu, to spełni ono to, z czym zostało wysłane. Słowo Boże ma w sobie moc, aby dokonać tego, co nakazuje. Bo Bóg nigdy nie daje nakazu bez dostarczenia środków do wypełnienia tego nakazu. Gdy Bóg każe nam coś zrobić, dostarcza nam środki, abyśmy mogli to zrobić. Mam tutaj stosowny cytat. Ellen White wyraziła to w ten sposób w książce Przypowieści Chrystusa, strona 213. Wola ludzka, działając wspólnie z wolą Bożą, staje się wszechmocna. Wszystko, co na jego rozkaz powinno być wykonane, może być w jego sile wykonane. Wszystkie jego nakazy są jednocześnie obietnicami. Czytasz, jak to mówi ten dosłowny tekst angielski, all his biddings are enablings, czyli że Bóg umożliwia wykonanie tego wszystkiego, co nakazuje. Są jednak jeszcze inne lekcje do wyciągnięcia. Ta historia uczy, że boska moc musi być połączona z ludzkim wysiłkiem. Jezus przyciągnął ryby, ale nie sprawił, aby same wskoczyły do łodzi. Uczniowie musieli zarzucić sieć. Macie zatem boską moc, która przyciąga ryby i głoszenie Ewangelii. To jest wzór na zwycięstwo. Jezus obiecuje przyciągnąć zainteresowanych swoją mocą, ale musimy ich prowadzić poprzez żmudną pracę ewangelizacyjną. Modlitwa przyciąga ryby, ale ciężka praca wprowadza je do łodzi. Może być wiele dusz przyciąganych do Kościoła mocą modlitwy, ale jeśli członkowie nie będą pracować nad zarzuceniem sieci, to dusze zostaną, że tak powiem, w wodzie. A nic to nie da, jeśli ryby pozostaną w wodzie. Ponadto udane łowienie dusz wymaga nie tylko współpracy między Bogiem a człowiekiem, ale także między współwyznawcami. Bo rybacy z jednej łodzi pomogli tamtym z drugiej, gdy mieli obfity połów, prawda? Nie potrzebujemy rywalizacji w Kościele. Potrzebujemy współpracy. Czy któraś z łodzi na tym ucierpiała? Nie. Obie łodzie zostały napełnione, prawda? Misja ewangelizacji to wspólny wysiłek, w którym nie ma miejsca na konkurowanie ze sobą między współwyznawcami, zborami, pastorami. Musi być współpraca. Połów był nadzwyczajnie udany, bo czytamy, że zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Dlatego właśnie czytamy, że musieli naprawiać sieci. Nie tylko im się sieci rwały, bo Jezus był w łodzi, ale również jest napisane, że ich łodzie zaczęły się zanurzać. To znaczy, że ich wyporność już została znacznie obciążona. Więc co się dzieje, gdy Jezus jest w kościele, gdy Jezus jest w łodzi? Kościół się tak napełni, że nie będzie już miejsc. Wyobrażacie sobie coś takiego? To byłoby wspaniałe. Móc widzieć, że aż nie ma miejsc. Tak? Że ludzie muszą na parapetach siadać. Ellen White wyjaśnia, dlaczego ten połów się udał. Oto co napisała w książce Życie Jezusa, strona 171. Podczas tej smutnej nocy na jeziorze, gdy uczniowie byli rozdzieleni z Chrystusem, zawładnęło nimi niedowierzanie i zmęczenie po nieudanym połowie. Ale Jego obecność rozpaliła w nich wiarę i przyniosła radość i powodzenie. To samo jest z nami. Bez Chrystusa praca nasza nie przynosi nam pożytku.
Łatwo ulegamy zwątpieniu i narzekaniom, ale gdy On jest blisko i pracujemy pod Jego kierunkiem, moc Jego napawa nas radością. Jego moc. To jest klucz do sukcesu. Spektakularny sukces tego połowu nie doprowadził do chełpliwości. Zauważcie. Piotr nie przypisał sobie żadnych zasług, ponieważ dobrze wiedział, że za powodzenie odpowiada moc Chrystusa, a nie jego własne umiejętności. Mamy ten tekst w Łukasza 5,8. Tam Piotr nie powiedział, ale ja jestem wspaniały. I nie popatrzył na swoich współtowarzyszy i powiedział, i co wy na to? Nie widzę, żeby któryś z was tyle nałapał. Czy tak właśnie zrobił? Nie. Piotr zdawał sobie sprawę, dlaczego mu się powiodło. Dlatego przypadł do kolan Jezusa i zawołał, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Komu oddał całą chwałę? Jezusowi. Wiedział, że to nie była jego zasługa, tylko Pana. Wtedy Jezus powiedział mu, że odtąd będzie łowił ryby. Różnica między łowieniem ryb, a łowieniem ludzi jest zasadnicza. Gdy łowisz ryby, wyciągasz je z ich przyjaznego środowiska, aby pozbawić je życia. Prawda? Ale gdy łowisz ludzi, to wyciągasz ich z ich nieprzyjaznego, grzesznego środowiska, aby ich ocalić, aby mogli żyć. Wspaniałe, prawda? W sprawozdaniu Mateusza, jak pamiętamy, Jezus powołał uczniów następującymi słowy. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. To jest ważne słowo. Zrobię. Jezus nie powiedział, pokażę wam, jak łowić. Nie powiedział, podam wam przykład, jak łowić. Wyszkolę was na rybaków ludzi. Nie. Jezus obiecał, zrobię was rybakami ludzi. Innymi słowy, Jezus obiecał wyposażyć ich w moc do łowienia. Nie mówię, że jakiekolwiek szkolenia nie są ważne. Ale bez mocy Jezusa nie będzie rezultatów. Obiecał wyposażyć ich w moc do łowienia. Pytanie, czy to się wypełniło? Tak. Dojdziemy jeszcze do tego. Póki co zwróćmy uwagę na inny cudowny połów. To już ma miejsce na koniec służby Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu, i to jest Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, rozdział 21. Wersety od 1 do 6, a potem werset 11. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekli więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? A odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. I werset 11. Poszedł Szymon Piotr, wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. To był 21 rozdział Ewangelii Jana. Czyli po zmartwychwstaniu Jezusa Piotr i jego towarzysze ponownie łowili ryby na jeziorze. Ponownie pracowali bezskutecznie przez całą noc. Rano ujrzeli Jezusa spacerującego po brzegu, i on im powiedział, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Co za dziwaczny rozkaz. Tak jakby wszystkie ryby gromadziły się tylko z jednej strony łodzi. Ale tak naprawdę mamy tutaj tą samą lekcję, jak podczas pierwszego połowu. Co takiego wyjątkowego było w prawej stronie, u prawej stronie łodzi? Ellen White wyjaśnia. Życie Jezusa, strona 581. Jezus celowo polecił im zarzucić sieć po prawej stronie łodzi. Po tej stronie on stał na brzegu. To była strona wiary. Gdy będą pracować wspólnie z nim, jego boska moc złączy się ich z ludzkim wysiłkiem, a wtedy sukces nie może ich ominąć. Najwyraźniej ryby zostały przyciągnięte na prawą stronę łodzi, ponieważ Jezus był po tej stronie. A dlaczego została podana liczba ryb? 153. Widzicie, w ewangelizacji statystyki też są ważne. Nie po to, aby się chełpić, ale aby przynosić chwałę Bogu. Co takiego pociąga ludzi do Chrystusa? Jezus wyjaśnia. Ewangelia Jana, rozdział 12, wersety 32 i 33. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemią, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Co zatem przyciąga ludzi do Jezusa? Jego śmierć na krzyżu. To pociąga ludzi do Jezusa. Nawet nie tylko sama śmierć na krzyżu,
powinniśmy mówić o całej Jego męce. Nie tylko o tym, gdy wisiał na krzyżu. Mówimy też o Getsemane. Gdy wchodzimy do Getsemane i widzimy Jezusa pocącego się wielkimi kroplami krwi, widzimy, jak On woła do Ojca, jeśli ten kielich Twojego gniewu może mnie ominąć, niech tak będzie, ale nie moja wola, lecz niech Twoja się dzieje. Gdy widzimy Go na krzyżu, jak woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To pytamy Jezusa, dlaczego Ci się to przydarzyło? A Jezus odpowiada: z powodu Waszych grzechów. I jeżeli popatrzymy na Jezusa w ten sposób, to będziemy patrzeć na grzech w innym świetle. Będziemy chcieli odrzucić grzech od siebie. Zwycięstwa nad grzechem nie da nam walka z grzechem o własnych siłach, ale patrzenie na Jezusa. Gdy widzimy, przez co Jezus był gotów przejść, że był gotów dla nas na zawsze pożegnać się z życiem, to wtedy rodzi się w nas nienawiść do grzechu i miłość do Jezusa. To pociąga ludzi do Jezusa. Ta wielka miłość, która potrafiła się do tego stopnia upokorzyć i ofiarować. A kiedy Piotr i jego towarzysze sprowadzili swoje łodzie na ląd, to co? Poszli na targ, sprzedali ryby i poszli za Jezusem. Nie. Czytamy, że opuścili wszystko i poszli za Nim. Zauważcie, że kiedy byli u szczytu swojego dobrobytu, jeszcze przed zabraniem ryb na targ, zostawili wszystko, aby pójść za Jezusem. To daje nam ważną lekcję. Oczywiście Jezus nam nie mówi, że wszyscy musimy być pastorami, ewangelistami, misjonarzami, pracownikami biblijnymi, ale mówi, że gdziekolwiek jesteśmy, to naszym priorytetem powinno być zdobywanie dusz. Bez względu na to, jaki jest nasz zawód, tak? Nasze zajęcie, to musi to być podporządkowane wielkiemu zadaniu łowienia ludzi. Nic nie powinno stać na przeszkodzie temu zadaniu. Piotr wypłynął na głębię, aby łowić ryby, ale teraz miał wypłynąć na głębię, aby łowić ludzi. Kiedy wypełniło się to słowo Jezusa, że Piotr będzie łowił ludzi? Otwieramy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, i tam mamy święto Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica ilustruje różne elementy tej przypowieści o sieci. Jest to żywa ilustracja tej historii o łowieniu ryb. Nie chcę tutaj czytać wszystkich wersetów, tak? Ale jeżeli znacie treść 1 i 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, to wiecie, o czym teraz będę mówił. Rybakami ludzi w dniu Pięćdziesiątnicy byli apostołowie. 12 uczniów, szczególnie Piotr, bo jego kazanie zostało tutaj zarejestrowane w całości. I kiedy apostołowie się modlili, moc Ducha Świętego została wylana bez miary. Wtedy Piotr zarzucił sieć. To znaczy, głosił Ewangelię. I w rezultacie, co się wydarzyło? Wersety 40 i 41 drugiego rozdziału. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. A wcześniej powiedział: pamiętajcie się, niech każdy z was się da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Czyli zobaczcie, zarzucał sieć i złowił. Ile nałowił? 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo z jego, zostali ochrzczeni i pozyskany został owego dnia około 3000 dusz. 3000 ryb zostało złowionych jednego dnia. Przekład może nie oddaje tego Biblii Warszawskiej właściwie, ale w innych przekładach jest powiedziane, że zostali oni przyłączeni. Do czego? Do Kościoła. Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjmuje Chrystusa, ale pozostaje poza Kościołem, bo jest jakimś wolnym strzelcem. Nie może sobie znaleźć miejsca. Jezus ma swój Kościół na ziemi. To jest Kościół, który ma przestrzegać Jego przykazań, ma mieć świadectwo Jezusa. To jest Kościół, do którego Bóg zagarnia swoje dzieci. Więc 3000 ryb, które znalazły się w łodzi, w kościele, zostali wprowadzeni do kościoła. Jest to zatem żywa ilustracja tego, co stało się dosłownie podczas tamtego pamiętnego połowu. Sekret powodzenia uczniów znajduje się też w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, w 13 wersecie. Jest tam taka scena, że członkowie Sanhedrynu przesłuchiwali apostołów i zauważyli coś ciekawego. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. To jest ich sekret.
byli z Jezusem. Czy musimy być z Jezusem, aby odnieść sukces w misji? Tak. Podam inną ilustrację. Elektryczność. Istnienie transformatorów, elektrowni, słupów elektrycznych, kabli, przewodów, przełączników, wtyczek i gniazdek nie gwarantuje, że będzie prąd. Zgadza się? Podobnie najnowocześniejszy sprzęt, ładny budynek, dobra muzyka, czy doskonałe programy nie gwarantują sukcesu w zdobywaniu duszy. Aby popłynął prąd elektryczny, musi być zasilanie, musi być moc. Aby odnieść powodzenie w zdobywaniu dusz, niezbędna jest moc Ducha Świętego. Zatem niech naszą modlitwą będzie: Panie, uczyń mnie Twoim rybakiem dusz. Panie, poszlij mnie tam, gdzie Ty uważasz za słuszne. Dopomóż mi znaleźć miejsce w Twojej służbie. Daj mi moc do tego, bym wytrwał przy Tobie, abym nie był złą rybą, która nadaje się tylko do wyrzucenia, ale chcę być Twoim narzędziem do zakończenia Bożego dzieła na tej ziemi. Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Dobry nasz wszechmogący Boże Ojcze, dziękujemy Tobie szczególnie za tą wspaniałą przypowieść, za tę historię o tym połowie ryb, bo dzięki temu możemy zrozumieć, czego Ty od nas oczekujesz, jakie masz dla nas zadanie na tym świecie, abyśmy nie tylko byli tymi dobrymi rybami, które znajdą się w Twoim Królestwie, ale byśmy byli także rybakami dusz, abyśmy potrafili docierać do ludzi nie o własnej mocy, nie o własnej sile, ale mocy Ducha Świętego. Prosimy Cię o tą moc Ducha Świętego, abyśmy nasze życie oczyścili, aby nas uświęcił i przygotował nas do Twojej misji, abyśmy mogli wreszcie zakończyć Twoje dzieło na tej ziemi i wreszcie znaleźć się na brzegu, wreszcie znaleźć się w domu. Dziękujemy Ci za to, że wysłuchałeś tę modlitwę, gdyż prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.